Wiecie, że jak Nintendo robiło pierwszą część Mario Kart, to specjalnie pojechali na wycieczkę do zoo, żeby obserwować prawdziwe goryle ścigające się na gokartach? Chociaż w sumie to mogłem coś pomieszać. Nieistotne, zebraliśmy się dzisiaj tutaj, żeby porozmawiać sobie o najlepszym gatunku gier, czyli wyścigach kartów. I pytacie, czy to jest mój ulubiony gatunek? Nie. Skądże, wypraszam sobie takie oszczerstwa, on jest po prostu obiektywnie najlepszy. Tak samo jak powiem, że Iga Świątek jest drugą rakietą świata, to nie znaczy, że tak ją uwielbiam, tylko po prostu otworzyłem sobie ranking i jest. I teraz pewnie się zastanawiacie, czy jest oficjalny ranking gatunków gier. Nie ma. Ale zrobię. Mamy retro miesiąc i spokojnie będzie retro, ale do poruszenia tego akurat tematu skłoniły mnie dwie zupełnie świeże premiery najważniejszych tytułów roku, czyli wyścigów kurczaków z Final Fantasy i nowych tras do Mario Kart 8, które w sumie to jednak ma 8 lat i gdyby było człowiekiem, to już by powoli się szykowało do komunii, więc ono to się akurat w retro całkiem nieźle wpisuje. Wiem, że w Polsce termin wyścigi kartów kojarzy się wyłącznie z Mario Kart, Crashem Team Racing i jeszcze tą jedną grą, której za granicą nawet nikt nie zrecenzował, ale u nas cieszy się większą rozpoznawalnością niż papież. Ale to błąd, bo właśnie czytam listę top 25 kart racerów na samego tylko Switcha i zamierzam Wam pokazać, że ten gatunek to jest kwintesencja gamingu. Ale zacznijmy od podstaw. Co sprawia, że gra zalicza się do gatunku wyścigów kartów? Po pierwsze, są w niej nietypowe pojazdy i to niekoniecznie karty. Po drugie, odjechane trasy. Po trzecie, broni i power-upy. Po czwarte, jakaś forma chwilowego turbo. Po piąte, jej nazwa nie zawiera w sobie słowa wipeout. Nie wiem, jakoś mi tak nigdy nie pasował do tej układanki. A teraz sprawdzę, czy słuchaliście uważnie poprzez prosty test. Który z tych tytułów to wyścigi kartów? Mario Kart 7 czy Bloodborne? Obie odpowiedzi są poprawne. Mam rękawiczkę, bo trzymam teraz w rękach kawał historii gamingu i muszę być uważny. A czarną, bo tylko taka mi została po sesji BDSM. Gatunek wyścigów kartów, jak każdy z tych lepszych, został wymyślony przez Nintendo. I jak akurat serio każdy z tych lepszych, zrodzony z ograniczeń. To właśnie wszelkiej maści utrudnienia od zawsze pobudzały kreatywność i szare komórki. Teraz możliwości twórców gier są nieograniczone, więc dajmy na to taki rockstar. Nie ogranicza się godnością i trzeci raz bierze hajs za GTA 5 zamiast wymyślić coś nowego. Jak dajmy na to Nintendo. W 92. W Nintendo chcieli wtedy zrobić wieloosobową wersję ich futurystycznych wyścigów F-Zero, słynących z długich tras i nieziemskiego tempa rozgrywki. Niestety okazało się, że jak na złość mocy Super Nintendo wystarczy tylko na coś w tym stylu, ale z krótkimi trasami i żółwim tempem rozgrywki. Pomyśleli więc, że krótkie trasy mogliby zamaskować dużą liczbą zakrętów, pojazdy zmienić na jakieś wolniejsze i jeszcze dodać broni, żeby przymusową zamulastość przedstawić jako część zabawy. W ogóle to w pierwszych prototypach kierowcami byli tacy prawdziwi kierowcy w kaskach, ale później w Nintendo stwierdzili, że dużo łatwiej będzie poznać, kto jest kim, jeżeli podmienią ich na znacznie bardziej naturalnych w tym środowisku małpy, księżniczki i hydraulików. Przyznaję, nie potrafię grać w to pierwsze Mario Kart i jeszcze wkurwia mnie ten interfejs użytkownika na pół ekranu, który pewnie był jednym z pierwszych projektów Ubisoftu, ale szanuję i doceniam, bo to tutaj narodziła się złota formuła kart racerów. I chyba się sprawdziła, bo minęło kilka lat i nagle się okazało, że każdy bohater gier, filmów, reklam, czegokolwiek musi mieć własne wyścigi kartów. Ta uniwersalność to jest chyba ich największa magia. Twórcy gier uznali, że wyścigi gokartów to najlepsze miejsce do połączenia ze sobą ich różnych marek w jednej szalonej produkcji. W świecie wyścigów kartów nic nigdy nie wydaje się być nie na miejscu. Wyobraźcie sobie symulator piłki nożnej w uniwersum Wiedźmina. No dobra, to by akurat było zajebiste, ale dziwne. A wyścigi kartów jak najbardziej w porządku. Kowal z Fakesforge ma już nawet gotową okładkę. MMO z kurlikami z Raymana? Dziwne. Karty z kurlikami? Normalne. Karty w sensie karcianka z Sonikiem? Dziwne. Karty w sensie karty z Sonikiem? Normalne. Ta formuła jest tak odjechana, że pasuje do niej absolutnie wszystko. Ja na przykład ostatnio przez kilka dni grałem namiętnie w Looney Tunes Space Race na Dreamcastie. Latacie tam kojotem ze strusia pędzi wiatra na rakiecie i co jakiś czas spada na was casualowo kowadło albo zastawiacie na rywali czarną płachtę z dziurą. Zajebiste!
I najlepsze jest to, że praktycznie z każdej marki da się wyciągnąć takie smaczki i oddać jej ducha w formie kartów, bohaterów, power-upów albo tras. Myszka Miki, która ściga się po parkach narodowych w USA? Jasne, dlaczego nie? Ja w tych kart racerach, które są inspirowane znanymi IP, zawsze czuję się tak, jakbym właśnie był takim turystą, który jeździ i przemierza te magiczne światy. Jaki kanion? Wielki? O Jezu, w bajkach wszystko jest możliwe. W Soniki wrzucają różnych bohaterów Segi i tory inspirowane Panzer Dragoonem, Jet Set Radio i ich innymi IP. W Toy Story Racer było ściganie się po zakamarkach domu, no bo to w końcu zabawki. W Little Big Planet Karting mieliśmy budowanie tras, w Digimon Racing stworki ewoluowały. Wszystko da się przenieść na realia wyścigów kartów. Nawet inne wyścigi, bo z 10 lat temu wyszły wyścigi kartów w świecie Formuły 1. Nie wiem, Mateusz Morawiecki Kart Racing i taki power-up, że dowala podatek i nie stać Was na paliwo, albo musicie sprzedać go-kart. Wszystko! I to jest chyba dobry moment, aby ogłosić, że Pisarion 3000 Supercard is now in development. Ale właśnie, a propos tych dziwnych rzeczy, to Super Mario Kart położyło podwaliny pod gatunek i to są takie podstawy, ale każda inna firma, która chciała zrobić własny, dobry kart racer, musiała odpisać pracę domową trochę inaczej, żeby się facetka nie skapnęła. I znowu przymus pobudził szare komórki. Świetnie rozwiązali to na przykład w LEGO Racers, które kupiłem sobie na Nintendo 64 totalnie dlatego, że potrzebowałem go bardzo w celach research. No ale w każdym razie w tej grze największym wyróżnikiem, jako że to jest gra o klockach, jest budowanie sobie własnych kartów i własnych bohaterów. Ja zrobiłem tego typa, moją konfigurację nazwałem Tajemnica Brobrick Mountain. Muppet Race Mania to z kolei nostalgiczna podróż przez całą historię Muppetów, nawet z oryginalnymi aktorami głosowymi. Jak to? To Kermit jest aktorem? W każdym razie, jeżeli podstawą jest fajna marka, to te gry i ich wyróżniki to się właściwie same wymyślają i istnieją po drodze tylko dwie szanse, żeby coś spieprzyć. Pierwsza, kiedy podstawą jednak nie jest aż tak fajna marka. Konami Crazy Racers na Game Boya Advance było prawdopodobnie fajniejsze niż Mario Kart na Game Boya Advance, ale o tej grze już nikt nie pamięta, bo Konami się troszkę przeliczyło z rozpoznawalnością swoich marek. Wrzucili tam postać z Castlevanii, wrzucili z Metal Geara, ale co dalej? Rakuga Kids? Twinbee, Parodius, Goemon, no nie wiem, dla mnie to brzmi tak, jakbym te wszystkie nazwy wymyślał teraz na bieżąco. Albo DreamWorks Superstar Karts. Tutaj mamy też taką zasadę, że jedyna gra, która ma K zamiast C i jest dobra i odniosła sukces, to jest Mortal Kombat i to się nigdy nie zmieni, nie próbujcie. Mamy tam Shreka, Lwa z Madagaskaru, Smoczka z Jak wytresować smoka. I tyle w sumie. No w sensie był potencjał, ale to był z ich strony taki ruch, jakby napisali autobiografię w wieku 7 lat. I nawet ta okładka wygląda jak amatorski kolaż. A powinni im zrobić prawdziwe zdjęcia. Druga szansa na fail to jeżeli po prostu twórcy są cholernie leniwi. Cartoon Network Racing, Johnny Bravo, Jam Łasica, Ed Eddy, Krowa i Kurczak, Hojrak, wszyscy razem. Wyobraźcie sobie, jakie to musi być świetne. Let's get this show started. Tak, niestety w czasach, w których każda marka musiała mieć swoje karty, niektórym zdarzało się zapominać, że to nie chodzi o to, żeby Johnny Bravo robił sobie kółka wokół podwórka i już będzie zajebiste, tylko żeby pokazać w krzywym zwierciadle wszystko, za co fani uwielbiają IP, przenieść to do świata wyścigów i opatulić wciągającą rozgrywką. Dlaczego Johnny Bravo, nie wiem, nie przykleja oponentów do trasy swoim żelem do włosów, albo dlaczego Dexter nie używa swoich wynalazków? No kurczę, mieliście jedną pracę, a wasze generyczne turbo i generyczne rakietki to se wsadźcie w wasze generyczne tyłki. Się zdenerwowałem. Podobnie ofiarami chciwego podejścia stały się choćby Mrówka Z, Mega Man, Inspektor Gadget, Smurfy, Garfield albo nawet Gwiezdne Wojny. Chociaż w sumie nie wiem, bo ja na przykład Gwiezdne Wojny cenię przede wszystkim za dziecinność bohaterów z dużymi głowami, epizod pierwszy i Jar Jar Binksa. Ale największym skandalem jest to, że swojego własnego dobrego kart racera nigdy nie doczekały się odlotowe wyścigi, czyli kreskówka, która kurwa była kart racerem w swojej pierwotnej formie i którą wymyślili w 68 roku. Ale tak, jak pewnie już zauważyliście, reguła 34, podpunkt C. Jeżeli coś istnieje, istnieje z tym kart racer. Nawet jeżeli mówimy o franczyzach tak przyjaznych dzieciom, jak Mortal Kombat. Ale poczekajcie, bo to miało być o tym, dlaczego karty to jest najlepszy gatunek. Ano tak, rozgrywka.
cukierkową grafiką albo znanymi bohaterami, karty podstępnie przyciągają do siebie wszystkich. W Mario Kart grałem z moją siostrą sumarycznie pewnie ze 200 albo 300 godzin, a myślicie, że udało mi się ją kiedykolwiek namówić na przyjacielski meczyk w FIFA? No nie, bo FIFA nie jest taka elastyczna. Jeżeli przegrywacie w FIFA, no to nie możecie rzucić rywalowi pod nogi skórki od banana. A kto kiedykolwiek grał w Mario Kart i dostał niebieską muszlą, ten na własnej skórze, tak jak Jan Paweł I przekonał się, że wygodniej, dłużej, lepiej i rozsądniej jest być jednak drugim. Kart racery potrafią być wymagające na tyle, że rozgrywka po sieci ma sens, albo że jak ścigam się z kimś, kto nie jest takim przegrywem jak ja i ma na co dzień lepsze rozrywki w życiu, to zawsze wygrywam. Ale jednocześnie wyrównują szanse tak, żeby nie zniechęcać niedoświadczonych. Jeżeli w wyścigach kartów jesteście ostatni i czujecie się jak nieudacznicy, to znak, że zaraz na pewno dostaniecie broń i wielki zastrzyk energii i motywacji. W sumie trochę jak w szkołach w Stanach. W Crash Team Racing przez większość dzieciństwa nie potrafiłem nawet driftować, ale mimo tego szło mi na tyle dobrze, że nigdy nie traciłem nadziei. Dlatego też kart racery są idealne do imprezowej rywalizacji. Stary wyjadacz może być z siebie dumny, bo zawsze po twardej walce pokona pięciolatka, ale pięciolatek może być z siebie dumny, bo zawsze będzie w stanie nawiązać walkę. I ostatnia wielka zaleta kart racerów. Absurdalność tej formuły sprawia, że można ją rozbudowywać dowolnie w dowolną stronę. Na przykład stałym elementem Mario Kartów jest Battle Mode, w którym chodzi już nie o wyścigi, tylko o zbieranie monet, walkę z innymi graczami o koronę albo po prostu napierdzielanie się brońmi. A Diddy Kong Racing, Chocobo GP albo Crash Team Racing dostały rozbudowane tryby fabularne. No bo jak tak spojrzycie, no to przyznacie, że od razu widać, że za tym musi się kryć jakaś wielowątkowa historia. W mod Nation Racers najważniejsza była nie sama rywalizacja, tylko kreowanie wszystkich elementów rozgrywki, od kartów po trasy, a w Team Sonic Racing praca zespołowa. A propos zespołów, to wyścigi kartów to są kurcze płyty AC/DC świata gier, to znaczy niby wszystkie identyczne, ale dla wprawnego oka jednak każda unikatowa. Podsumowując, karty mają w sobie wszystko, co w grach kocham. Robienie rzeczy, których nigdy się nie robi w prawdziwym życiu, chociaż zawsze się marzyło, jak dajmy na to rzucanie w kogoś skorupą żółwia. Rywalizacje, szaleństwo, kreatywność, przystępność, umiejętność obsługi pakietu Office. Kurde, czytałem swoje CV. Pewnie teraz pytacie, jakich przedstawicieli najlepszego gatunku gier wam polecam, a jakich nie. No, przede wszystkim polecam najbardziej wyrazistą, miodną, kreatywną i piękną grę, jaką widziałem w życiu. Race with Ryan. Albo ewentualnie Hello Kitty Cruisers też może być. Kurczę, muszę chyba zacząć kolekcjonować te wszystkie gówniane kart racery. Właśnie, na koniec musimy sobie wyjaśnić jeszcze jedną rzecz. M&M's Kart Racing, czyli gra, która zrobiła kart racerom mnóstwo smrodu i gówna i została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa jako najgorszy przedstawiciel najlepszego gatunku gier, czy jakoś tak. No, w każdym razie muszę do nich zadzwonić, sprostować. Bo ta gra, mimo tytułu, uwaga, nie jest kart racerem, bo nie ma tam w ogóle power-upów, tylko jeżdżenie M&M'sami wokół śmietnika, no dzień jak co dzień. Czym w takim razie jest? Kurwa nie wiem. Akcja toczy się w alternatywnym świecie, w którym przekraczanie bariery prędkości dźwięku jest przy prędkości 15 km na godzinę. Zachęcam jeszcze gorąco do sprawdzenia nowej oferty Mobile Vikings, bo tam, w ramach tak zwanego rejsu próbnego, macie 3 miesiące świetnej oferty na kartę za pół ceny, czyli na przykład 25 giga internetu i cała reszta nielimitowana za 12,50, czyli dzięki temu przez kwartał moglibyście sobie zaoszczędzić na własny egzemplarz M&M's Racing. Fajnie. A tymczasem dzięki za oglądanie. A i jeszcze powiem wam, że Retro Miesiąc to jednak będzie trochę bardziej taki wielki post od nowości technologicznych, bo wyjdzie nam tego ze 40 dni, gdyż przesunęły się premiery ze względu na sytuację światową różnych nowych wersji starych rzeczy. No nie mogę o tym mówić, ale w każdym razie skończymy pewnie dopiero koło 8, 9, 10 kwietnia. To moje imieniny z takich najważniejszych wydarzeń. A tymczasem, to już powiedziałem, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.